Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Jest porozumienie w sprawie Turowa. Dokument dziś podpisali premierzy Polski i Czech, Mateusz Morawiecki oraz Petr Fiala. Kopalnia w Turowie to kilka procent polskiego systemu energetycznego. To także kilka tysięcy miejsc pracy. Drodzy pracownicy, drodzy mieszkańcy Dolnego Śląska, to jest bardzo ważny dzień, bo dzisiaj mogę powiedzieć, że kopalnia Turów i elektrownia Turów będą bez przeszkód funkcjonowały i będą bez przeszkód dostarczały energię elektryczną dla kilku milionów mieszkańców Dolnego Śląska i nie tylko. Po miesiącach trudnych negocjacji dziś Polska i Czechy podpisały porozumienie w sprawie Turowa. Umowie tej Rzeczpospolita zobowiązała się dobudować funkcjonującą w pełni barierę podziemną, która zapobiegnie w pełni odpływowi wód z Czech na terytorium Polski. Uzgodniono budowę wału ziemnego, który zabezpieczy mieszkańców tego regionu przed zanieczyszczeniami powietrza, hałasu i pyłami. Jak mówił premier Czech Petr Fiala, do zakończenia wydobycia w Turowie będzie monitorowany także hałas, poziom zanieczyszczenia, czyszczenie powietrza, osunięć gruntu i wód w regionie. Umowa przewiduje także, że strony zgadzają się na nadzór TSUE nad przestrzeganiem porozumienia. Jestem przekonany, że ta umowa została tak sformułowana, tak uzgodniona pomiędzy nami, że nie będzie to konieczne. W umowie ustalona została także wysokość rekompensaty. W przeszłości Czesi domagali się nawet 50 milionów euro. Ustaliliśmy, że będzie to 45 milionów euro. Na tę kwotę składają się dwie kwoty. 35 milionów euro to będzie transfer między dwoma krajami, a 10 milionów euro to kwota, którą przekaże Fundacja PGE Województwu Liberackiemu. Przelew środków finansowych jest warunkiem wycofania skargi z TSUE. W momencie, kiedy zostaną przelane środki, wówczas Czechy wycofają skargę. Na to jesteśmy przygotowani i to wszystko odbędzie się wówczas w ciągu kilku godzin. Dzisiejsza umowa to dobry krok dla relacji polsko-czeskich, mówi europoseł PiS Anna Zalewska. Uznajemy, że musimy dobrosąsiedzko załatwiać swoje sprawy, a nie przy pomocy Trybunału Sprawiedliwości. Prosto z Czech premier Mateusz Morawiecki udał się do Turowa. Tam wypomniał słowa opozycji, na które, i tu cytat, należy spuścić kurtynę milczenia i wstydu. Wstydu, ponieważ zamknięcie kopalni i elektrowni, to co postulowali również prominentni działacze opozycji, doprowadziłoby do tragedii. Do tragedii pracowników, to po pierwsze, ale także do tragedii odbiorców prądu, odbiorców ciepła. Porozumienie powinno zostać osiągnięte znacznie wcześniej, wskazuje poseł PO Krzysztof Brejza. Za późno. Koszty Polska poniosła nie tylko wizerunkowe, ale również finansowe tej kolejnej awantury pisowskiej. W podobnym tonie wypowiada się także poseł Lewicy Dariusz Wieczorek. To jest gaszenie pożaru, który sami wywołaliśmy. Tą sprawę można było załatwić 5-6 lat temu na szczeblu dyrektorów, prezesów kopalni, nie byłoby w ogóle żadnego problemu, a teraz będziemy musieli za to pewnie 40 czy 50 milionów euro zapłacić, plus kary, które nam nalicza Unia Europejska. Komisja Europejska wysłała Polsce 4 wezwania do zapłaty, łącznie to ponad 68 milionów euro. Ta kara mimo porozumienia nie zostanie wymazana. Polska będzie się odwoływać, zaznaczył w Turowie premier Mateusz Morawiecki. Wykorzystamy wszelkie możliwe ścieżki działania prawne i polityczne, aby od tak nieadekwatnego, niewłaściwego, nieodpowiedniego wyroku, jaki zapadł, się w skuteczny sposób odwołać. Podpisana dziś w Turowie umowa będzie obowiązywać 5 lat. Prezydent Andrzej Duda złoży w Sejmie projekt ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym. Według Ministerstwa Sprawiedliwości projekt nie rozwiąże konfliktu z Unią Europejską. Utworzenie Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym miało usprawnić model odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i prokuratorów w Polsce. Pomysł był od samego początku krytykowany przez opozycję i część środowiska sędziowskiego. Stworzenie Izby doprowadziło do konfliktu z Komisją Europejską. Prezydent chce go zakończyć. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał likwidację Izby Dyscyplinarnej. Za każdy dzień jej funkcjonowania unijni urzędnicy naliczają 1 000 000 euro kary. I ta ręka wyciągnięta z tym projektem do posłów ma dać polskiemu rządowi narzędzie do zakończenia sporu z Komisją Europejską i odblokowania
Krajowego Planu Odbudowy. Prezydent proponuje całkowitą likwidację Izby Dyscyplinarnej. Sędziowie, którzy ją tworzyli, mogliby nadal orzekać w pozostałych izbach Sądu Najwyższego lub przejść w stan spoczynku. To nie oznacza, że nie będzie odpowiedzialności zawodowej sędziów i że nie będzie w Sądzie Najwyższym tych sędziów, którzy w tej kwestii będą decydowali. Będą. Głowa państwa chce utworzenia zupełnie nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Mają w niej orzekać sędziowie zasiadający już w Sądzie Najwyższym. W formie losowania będzie wybieranych 11 sędziów, którzy nie będą mogli odmówić orzekania. Będą w części sądzili sprawy w tej izbie, a w części w swoich macierzystych izbach. Czyli nie będzie całkowitego przejścia do Izby Odpowiedzialności Zawodowej, tylko będzie w pewnym sensie funkcja łączona, ale w ramach jednego pensum. Prezydent proponuje ponadto możliwość ponownej weryfikacji orzeczeń Izby Dyscyplinarnej, jeśli dotyczyły konkretnych wyroków sędziów, a nie przestępstw przez nich dokonanych. To rozwiązanie może budzić zastrzeżenia, zaznacza prawnik dr Michał Skwarzyński. Tworzenie sądów, które kontrolują orzecznictwo wcześniejsze innych sądów, no, powinno być stosowane ekstremalnie ostrożnie, bo to grozi destabilizacją orzeczniczą. Prezydent proponuje także wprowadzenie tak zwanego testu bezstronności i niezawisłości dla sędziów. Jego przeprowadzenia mogłyby żądać strony postępowania. To ciekawa propozycja, zaznacza prawnik Piotr Gaglik. A mamy szereg instytucji, stowarzyszeń o charakterze politycznym, do których należą sędziowie. I być może tu będzie jakiś akcent prawny, który uniemożliwi bycie aktywnym sędzią, kiedy występuje się w takiej organizacji. Gotowość do likwidacji Izby Dyscyplinarnej zapowiadają od miesięcy prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki. W rządzie trwają prace nad specjalną ustawą. Ten projekt rządowy jest na finalnym etapie uzgodnień, powinien stabilizować system prawny. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości poseł Radosław Fogiel zapewnia jednak, że projekt prezydenta zostanie dokładnie przeanalizowany. Liberalno-lewicowa opozycja nie jest przekonana, czy propozycje głowy państwa rozwiążą problem. Nie ma co tutaj tworzyć jakichś wielkich konstrukcji. Niech wreszcie pan poseł Kaczyński i pan premier Morawiecki wywiążą się z tego, co deklarowali publicznie. Organizacje zrzeszające sędziów, które sprzeciwiają się reformie sądownictwa, krytykują projekt prezydenta. Zastrzeżenia ma również wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Projekt ten nie zaspokaja żądań Unii Europejskiej. Bruksela podważa nie tylko funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej, ale również skład nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Według urzędników w Brukseli Rada nie spełnia unijnych standardów. Dlatego trybunały i unijne sądy w kolejnych wyrokach podważają status polskich sędziów powołanych przez nową KRS. Dziś zrobił to Europejski Trybunał Praw Człowieka. Projekt prezydenta nie rozwiązuje tego problemu. Może przyczynić się do wprowadzenia stanu chaosu i anarchii. I spowolnienia rozpatrywania spraw sądowych zwykłych ludzi. Resort Sprawiedliwości deklaruje, że jest gotowy do dialogu z Kancelarią Prezydenta w sprawie koniecznych zmian. W ostatnich dniach Rosja przerzuciła na Białoruś około 30 tysięcy żołnierzy oraz sprzęt wojskowy. Koncentracja rosyjskich wojsk niepokoi NATO. Jednocześnie Rosja krytykuje zapowiedź wzmocnienia wschodniej flanki sojuszu. Rzecznik Pentagonu John Kirby zapowiedział wzmocnienie wschodniej flanki NATO dodatkowymi 3 tysiącami amerykańskich żołnierzy. Aby być gotowym na różne plany, Stany Zjednoczone przesuną żołnierzy do Rumunii, Polski i Niemiec. Rozmieszczenie wojsk ma mieć charakter tymczasowy. Obecnie w Polsce stacjonuje około 4,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy. Ich bazy znajdują się w Redzikowie, Poznaniu, Powidzu, Łasku i Mirosławcu. Do Polski trafi dodatkowe 1700 żołnierzy z 18 Korpusu Powietrzno-Desantowego. Ruch Amerykanów krytykuje rzecznik prezydenta Putina Dmitrij Pieskow. Nie są to kroki nastawione na deeskalację, a wręcz przeciwnie, ich działania prowadzą do wzmocnienia napięcia. Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej poseł Michał Jach zaznacza, że decyzja USA to jasny sygnał dla Rosji. Jest to jednoznaczny dowód, twardy dowód, że Stany Zjednoczone nie mają najmniejszego zamiaru poluzowania zasad dotyczących bezpieczeństwa sojuszników znajdujących się w tym regionie. Jak mówi politolog dr Bogdan Pliszka, przysłanie do Polski żołnierzy wojsk powietrzno-desantowych wskazuje, że USA są gotowe na starcie militarne. Wojska powietrzno-desantowe są tylko i wyłącznie wojskami ofensywnymi.
Nie wiem, być może jest to sugestia, że w wypadku agresji Rosji na Ukrainę Amerykanie gotowi są po prostu właśnie do wojny. Rosja regularnie przerzuca uzbrojenie na granicę z Ukrainą oraz na Białoruś. Teraz do kraju Aleksandra Łukaszenki dotarł system rakietowy S-400 Triumf, który zostanie wykorzystany podczas manewrów wojskowych niedaleko Ukrainy. To ważne dla naszego państwa związkowego z powodu tego, jak się zachowują NATO i Ukraina. Przed Białorusią stoi zadanie umocnienia granicy z Ukrainą. Rosyjsko-białoruskie manewry potrwają od 10 do 20 lutego. Gromadzenie wojsk niepokoi NATO, podkreśla sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. Jest to największe rosyjskie rozmieszczenie wojsk w tamtym regionie od czasów zimnej wojny. W ostatnich dniach na Białoruś dotarło około 30 tysięcy żołnierzy i nowoczesna broń. Do sprawy odniósł się ukraiński minister obrony Oleksij Reżnikow, wyrażając nadzieję, że po manewrach rosyjskie wojska wycofają się do swojego kraju. Sytuacja jest pod kontrolą. Liczba rosyjskich prowokacji ostatnio spadła. W ciągu ostatnich 21 dni wróg nie zabił ani jednego ukraińskiego żołnierza. Państwa NATO wspierają militarnie Ukrainę. Na jej terenie stacjonuje sprzęt przekazany m.in. przez USA i Wielką Brytanię. Dwa tygodnie temu pomocy militarnej nie wykluczał szef holenderskiej dyplomacji Wopke Hoekstra. Jednak wczoraj premier Mark Rutte nie potwierdził takich działań. W Europie i we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi trwają już prace nad przygotowaniem solidnego pakietu sankcji. Jedyną drogą do rozwiązania konfliktu jest deeskalacja, dyplomacja i dialog. Z militarnego wsparcia wyłamują się Niemcy, oferując Ukraińcom tylko hełmy wojskowe. Polska prowadzi intensywne działania dyplomatyczne. Dziś w Waszyngtonie minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau wystąpił przed Komisją Helsińską przy Kongresie USA i spotkał się z byłym szefem dyplomacji USA Mike'em Pompeo. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau przebywa z wizytą w Waszyngtonie przed Komisją Helsińską przy Kongresie USA. Podkreślał, że eskalacja konfliktu z Rosją niesie za sobą nie tylko ludzkie cierpienie, ale także głębokie polityczne i ekonomiczne konsekwencje. Sytuacja może wymknąć się spod kontroli bardzo szybko i wciągnąć Europę w ogromny, wielowymiarowy kryzys bezpieczeństwa na skalę niewidzianą od II wojny światowej. Jak mówił prezydent Rosji, Władimir Putin nie zatrzyma się na Kijowie. Zagrożona może być także Polska, Finlandia czy państwa bałtyckie. Wskazuje za tym wiele argumentów militarnych i przede wszystkim historycznych. Minister odniósł się także do sytuacji na Białorusi, zwracając uwagę na los ponad 1000 więźniów politycznych. Zapewnił, że Polska dalej będzie walczyć o respektowanie praw człowieka na Białorusi. Działania dyplomatyczne są najlepszą formą prowadzącą do zażegnania konfliktów, mówi politolog dr Piotr Gawryszczak. Polska dyplomacja od wielu miesięcy czy od kilku lat już stara się zachowywać dosyć rozsądnie. To prezydenta Putina do rezygnacji z konfliktu na razie na Ukrainie może przekonać właśnie postawa wolnego świata. Działania dyplomatyczne prowadzą państwa NATO. Dziś francuski prezydent Emmanuel Macron rozmawiał telefonicznie z prezydentem USA Joe Bidenem. Avec la Russie, mais aussi de reprendre un dialogue. Jestem bardzo zaniepokojony sytuacją na Ukrainie. Staramy się wspólnie znaleźć rozwiązanie. L'escalade de tension sur notre sol. Macron odbył też rozmowy telefoniczne z Władimirem Putinem i ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim. Za pomocą wideopołączenia rozmawiał z szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Dziś do Kijowa udał się prezydent Turcji Recep Erdoğan. Ankara jest gotowa prowadzić mediacje między Rosją a Ukrainą. NATO nie ma jednak zgody Rosji. Pandemia COVID-19 nie odpuszcza, mimo to kolejne kraje odchodzą od obostrzeń. Komisja Europejska proponuje jednak przedłużanie unijnego cyfrowego certyfikatu COVID o rok. Od tygodnia w Wielkiej Brytanii nie obowiązują restrykcje covidowe. Kraj uczy się żyć z wirusem jak z sezonową grypą. Używanie paszportów covidowych stało się dobrowolne. Organizatorzy mogą oczywiście zdecydować się na dobrowolne korzystanie z certyfikatów, ale znosimy obowiązek korzystania z nich. Brytyjski rząd chce też już na Wielkanoc zaprzestać publikowania codziennych statystyk dotyczących koronawirusa. Na zniesienie obostrzeń covidowych zdecydowała się Dania. Od 9 lutego z restrykcji rezygnuje też Szwecja, ogłosiła premier Magdalena Andersson.
Nadszedł czas otworzyć Szwecję. Mamy lepszą wiedzę na temat wirusa. Poprawiła się sytuacja w służbie zdrowia oraz wzrosło tempo szczepień. Także Francja zmienia podejście. Pracownicy nie muszą już obowiązkowo pracować zdalnie. Zwiększone zostały limity osób w obiektach sportowych czy rozrywkowych. Nie ma obowiązku noszenia maseczek na zewnątrz. Czuję się wyzwolony z tej maski, która była niewygodna, zwłaszcza z okularami, które zaparowały, gdy szedłem do miejsc publicznych. Francja również rozważa rezygnację z certyfikatów szczepionkowych. Powodów odchodzenia od obostrzeń jest wiele. Najważniejszy to liczba zaszczepionych, wskazuje były członek Rady Medycznej przy premierze profesor Krzysztof Simon. Jeśli pani ma zaszczepionych 80% społeczeństwa, gdzie wiadomo, że zakażenie będzie przebiegało łagodnie, a pozostałe 20, no to są ci, co nie chcą, buntują się, ale to jest w sumie liczba, którą każda służba da sobie radę, to tam trzeba znosić częściowo restrykcje i niwelować, bo nie ma sensu, prawda, terroryzować ludzi przez grupę 20%. W Polsce drugą dawkę szczepionki przyjęło niespełna 60% społeczeństwa. Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje ostrożne odchodzenie od restrykcji. It's premature for any country. Poddanie się lub ogłoszenie zwycięstwa przez jakikolwiek kraj jest przedwczesne. Ten wirus jest niebezpieczny i nadal ewoluuje na naszych oczach. Nie wszystkie państwa rezygnują z obostrzeń. W Kanadzie zapowiedź obowiązkowego szczepienia kierowców ciężarówek wywołała masowe protesty. Bez paszportów covidowych nie mogą przekroczyć granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Przez kraj przejechał konwój wolności, który domagał się zniesienia ograniczeń. Setki ciężarówek blokują stolice kraju. W Ottawie zamknięte są szkoły, restauracje i sklepy. Administracja publiczna pracuje zdalnie. Protesty w Kanadzie są jednymi z największych w historii kraju. Próbujemy odzyskać nasz kraj nie tylko dla kierowców ciężarówek, ale my ich wspieramy, ale dla całego kraju. Właściwie to dla całego świata. Kanadyjczycy zapowiadają kolejne protesty przeciwko obowiązującym tam obostrzeniom. Domagają się też dymisji premiera Justina Trudeau. Polityk nie ma jednak zamiaru ustępować ze stanowiska. Zawsze istnieje prawo do pokojowego protestu, którego ja i inni będziemy w pełni bronić w ramach tej demokracji. Nie ma prawa do podżegania do przemocy, dokonywania aktów przemocy lub szerzenia nienawiści. W Polsce minionej doby potwierdzono 54 477 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 307 pacjentów z COVID-19. To były informacje dnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem. We'll be right back.